ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do naszej rodziny. W naszej rodzinie jest program, w rodzinie Radia Maryja. Proszę Państwa, tyle jubileuszów jest w tym roku, ale jeszcze jedno, jest 25 lat Radia Maryja. To jest też piękny, srebrny jubileusz. No, szybko czas biegnie. Ci młodzi ludzie, którzy już zakładają rodziny, rodzili się wtedy, gdy Radio Maryja zaczynało istnieć. Także piękna, piękna historia. Możemy dużo zrobić dobrego i właśnie w naszej rodzinie jest wiele dobra. Wiele dobra tych wszystkich, którzy się zjednoczyli wokół tego największych wartości, wokół Pana Boga przede wszystkim. To nie to Pan Bóg, to jest osoba. Także to nie, trudno powiedzieć, że tylko wartość. Tak. Ale wokół Pana Boga, Ojczyzny, i za to bardzo dziękujemy i trzeba czynić dużo dalej. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy spotkania z różnymi ludźmi tutaj, gośćmi w studiu Radio Maryja. Może od tego zaczynamy. Proszę Państwa, najpierw samorząd i są ludzie, którzy ten samorząd tworzą, mają dużą praktykę, ale i teorię. Zajęcia na przedmiocie samorząd i polityka lokalna, praca polityka w terenie, animacja społeczności lokalnych. Taki przedmiot jest u nas na politologii również i te zajęcia, nie wiem od ilu lat, ale ma pan doktor inżynier Józef Zajkowski, który jest równocześnie wójtem gminy Sokoły, pięknej gminy. Wykłada pan na naszej uczelni. Za co bardzo dziękujemy, panie doktorze, panie wójcie, panie inżynierze. Za to dziękujemy i pozdrawiamy te piękne Sokoły. Ja również pozdrawiam. Piękne Sokoły. Ja pamiętam, piękne. 15 lat temu byliśmy. No, może nie mówmy ile lat temu, ale tak niedawno. W Sokołach były rekolekcje. Głosił chyba ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Tak. Tak, tak, wiem, że celebrował wtedy i wiem, pamiętam tę mszę świętą w tym przepięknym kościele. Dzisiaj bazylika mniejsza. Prawa Franciszek, tak? Tak, też pozdrawiam. Tak, jest pani doktor Irena Bruszewska, też skarbnik gminy Sokoły i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże. A czy wam uczelnia płaci przynajmniej za przejazd? Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Nie można narzekać. Jesteśmy szczęśliwi, tak, że musieliśmy się spotykać. Że państwo właśnie bardzo praktycznie, nie tylko teoria, ale i praktycy to robią. No, otóż jeszcze pan Mateusz. Szczęść Boże. Mateusz jaki? Magiera. Magiera. Właśnie, to jest znane nazwisko. Też nie pamiętam, jak się Magiera sportowie, czy jakiś, gdzieś coś. To w każdym razie, który rok politologii? Trzeci, teraz będę kończył. Politologię. No, licencja. Już nie będzie pan na magisterki robił? Tak, zostaję na magisterce. Ale bo trzeba magisterkę zrobić, to jest dopiero początek. To jest takie licencja, takie studia wyższe, pół. Takie. I dzisiaj muszę powiedzieć, że zdał egzamin. Tak? Przed chwilą. Tak. Właśnie jest, samorząd. I pan uczestniczył też w jakichś zajęciach, tak? Politologicznych, gdzieś jakichś zajęciach, tak, na uczelni, ale też w praktyce. A tak, ze względu na po prostu na praktykę, którą trzeba w tej uczelni odrobić, że się tak wyrażę. Nie, po prostu właściwie to praktyka była jedną z powodów, dla których na tą uczelnię przyszedłem, ze względu na duże możliwości praktyczne.
praktyki. A jeżeli już to miał pan tylko w jakiej... Gdzie pan miał tę praktykę ostatnio? Ostatnią praktykę miałem w gminie Łaprzeniżne. Czy to jest blisko? Urzędzie Gminy Polski. Tak, na południu Polski. Łaprzeniżne, Łaprzeniżne, tam co jest znany teren z oaz. Też ruch oazowy. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem kapłaństwo, to tam ksiądz Blachnicki, Łaprzewyżne, Łaprzeniżne, Krościenko, gdzieś tam te rzeczki różne. Takie piękne górki, prawda? No, teren jest faktycznie piękny. Piękny teren. Brakuje, szczerze powiedziawszy, zawsze po prostu jak tu jestem, to jedynej rzeczy, co mi brakuje, to góry, które można zobaczyć tam. Ale jest góra za to. Tak. Także to dobrze. I natura taka, natura musi być twarda. Góralska to jest twarda. Tak. Janosik. Czyli pan był właśnie, co pan tam robił na tych, tak szybciutko, na tych praktykach tam no ostatnio? Ogólnie pomagałem w codziennej pracy u takiego urzędu. To są najróżniejsze zadania, czy to po prostu najróżniejsze zadanie. Starałem się po prostu pomóc tamtejszym pracownikom, żeby po prostu ich zadania były proste. I wtajemniczali w różne sprawy. Owszem. A jak pana przyjęli? Właściwie to bardzo, ale to bardzo uprzejmie, szczerze powiedziawszy. Powiedziałbym, nie spodziewałem się, żeby to było aż takie uprzejmie. A wiedzieli, szczególnie na z jakiej początku. Uczelni? Tak. I co? I jakie było zdziwienie, czy jak? Właściwie to nie. Podeszli bardzo profesjonalnie. Bardzo profesjonalnie. Różnie, bo niektórzy mówią, a co to jest, co tam jest, myślą. Nasłuchają się, naczytają się w tych różnych gazecisków, za przeproszeniem jakichś, prawda, przekaziorów. Przepraszam, tak mówię, no bo to... Ale ojcze dyrektorze, ale stosunek się zmienia bardzo pozytywnie do... Tak? Uczelni, do całych media. Naprawdę to jest ogromnie widać. To znaczy, katolicy powinni myśleć i Polacy. Tak powinni jest. Myśleć, widzieć, co jest co. Panie wójcie, panie doktorze, pani doktor, co... Powiedzcie to, bo pierwsze u was te Sokoły są przepiękne. Tam to jest diecezja łomżyńska. No ja nie zapomnę tego, tej mszy świętej i tam wszyscy z taką godnością. Słuchajcie, jak pięknie ubrani. Tam nie były w żaden wycieruchach jakichś tego, dresiarzy. Tam nie było. Nie wypada. Godność. No jest kultura, nie tak jak w niektórych miejscach to widzę. No, na pierwszą komunię idą ubrani, Boże. A kobiety nieraz się tak ubierają, jak grzech śmiertelny wyglądają. Bezguście totalne. To nie tylko może grzech przeciwko nieraz przykazaniom, tak się ubierze, ale grzech przeciwko estetyce. Dlatego kobiety polskie, ubierajcie się pięknie. Nie musi być jakoś nie wiadomo co, ale kobieta jest kobieta. Godnie. Nie, i do kościoła też. Kobieta trzeba. Jest kobieta, mężczyzna i ma się tak ubrać. Uczmy tego innych. No ale właśnie i tam widziałem to. To było przepiękne. Tak, takie są dzieci, nasze takie Sokoły. Z godnością. Tak nie było rozrabiania dzieci po kościele. Tak? Mieliśmy teraz pierwszą komunię świętą tydzień temu, więc co prawda dzieci jest trochę mniej, ale mamy nadzieję, że będzie więcej. Wyglądały bardzo pięknie wszystkie rodzice chrzestni, wszyscy goście. A czy pytanie mam, a czy od was wielka. Też dużo wyjechało za pracą? No jakiś na pewno procent wyemigrowało. U nas przeważają gospodarstwa indywidualne, to nie są tereny popegeerowskie i trudno jak gdyby jednoznacznie powiedzieć, jaki to może być procent. Szukają, są za chleby. Ale i wracają też, po pobycie wracają z powrotem. To jest bardzo ważne. Uczą się nowych technologii, no, uczą pamiętam, się gdzie byłem, życia. Ale gdzieś tam chyba na Kurpiach, czy tam gdzieś w tamtych stronach, to nawet autobusy jeżdżą co tydzień tak. gdzieś do Brukseli. No najwcześniej to Siemiaty, czyli kursowały do Brukseli. Tak. Takie stacjonarne, to już za 20 lat temu. Jeszcze nie było takiego boomu, jeszcze w Unii nie byliśmy. To było nie coś byliśmy. Tak bardzo dla mnie przykrego, tak. że ci ludzie rozstają się i jadą. Boże daj, żeby Polska stanęła, żeby Polska stanęła na nogi. Żeby Polska stanęła tak. na nogi, żeby tego nie zniszczyć. I ale to zależy też od samorządu w dużej mierze. Tak, tak. No ja chciałbym troszeczkę bliżej przedstawić. Tak się składa, że 1 lipca minie 25 lat, jak jestem wójtem.
pięknie. Jeszcze to jest... wybierają. No właśnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wykłady na uczelni, to chyba rok później, jak uczelnia powstała. Lata później, dwa bo lata. To był pierwszy, trzeci. To już tyle lat wykładamy właśnie. Tutaj przyjeżdżamy na uczelnię na te zajęcia. I co jest bardzo ważne, że ci młodzi ludzie, i nie tylko, bo w tym roku byli nawet i obecni radni będący, bardzo chętnie garną się do tej wiedzy. Mieliśmy też swego czasu, no kilkakrotnie już, komisję akredytacyjną. Akurat byli profesorowie na naszych zajęciach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uznali, że to były takie no bardzo praktyczne pokazanie życia tego przedmiotu. I te komisje, jeżeli można, te komisje oceniają nas bardzo wysoko. Ale jeszcze jedno powiem. Wiem o takiej rozmowie, a propos komisji akredytacyjnych, dobrze? Dzisiaj pierwszy raz, proszę Państwa, to ujawnię. Nie będę mówił kto, ale ktoś bardzo ważny w Kościele katolickim rozmawiał z byłym premierem, też nie będę mówił który, ale się domyślcie. Tak, i ten były premier bardzo narzekał na nas, na radio, na telewizję, do tego kogoś bardzo ważnego w Kościele i na uczelnię też. A ten ktoś z Kościoła katolickiego powiedział, tak, a uczelnia została wyróżniona. I wtedy ten ktoś powiedział do swojego szefa kancelarii, który no, ma pewne problemy teraz z prawem, tak, ma pewne problemy, tak, powiedział, no ale, znaczy powiedział do niego, idź sprawdzić. No i ten przychodzi, jego szef, jego kancelarii i mówi, tak, została wyróżniona. Także fakty mówią. Czyli fakty się same bronią. Nie wyróżniają nas, tak, dlatego, że jest taka... że jesteśmy poprawni politycznie, jesteśmy w tym stadzie tamtym. Tylko ja się zastanawiam, fakt, że czemu ten człowiek po prostu wysłał go, żeby to sprawdzić? Co on myślał, że papież skłamał? Pobłogosławić, ale dalej do przodu, człowiek. Ale to jest w myśl karawana zasady, idzie dalej, że prawda zawsze Mateusz się obroni. Także... Karawana i trzeba mieć osobowość. Tak. A nie jest ustarać się przypodobać komuś. Tak jest, trzeba, bo to jest krótkowzroczne, a nie chwilowe. Tak. Charakter, a nie mierzwa. No. Nie. Wiem, co chcę i służę prawdzie i mam swoje... I tak to w samorządzie jest, że my nie możemy obiecywać gruszek na wierzbie, szczególnie organ wykonawczy, wójtowie, samorządowcy. My musimy takie rzeczy, które są faktycznie i je wykonywać, pracować nad tym. Ja słyszałem właśnie, tam jesteście bardzo zorganizowani. Pamiętam, pan kapitan Sulatycki mi opowiadał. Tak, jego tato przed wojną był ostatnim starostą wysokomazowieckim. O wysokomazowieckim mówił. Tak, powiat wysokomazowiecki. Ale tam jesteście zorganizowani na tych terenach. No. Ludzie się znają. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie wioski, prawda? Tak. Wioski ratować. To robi polityka. Taka jest istota samorządu. Szyszki właśnie w tym kierunku. A ja byłem ostatnio na konferencji w Tucznie, gdzie Telewizja Trwam relacjonowała 2 tygodnie temu. Właśnie gospodarka o obiegu zamkniętym i mamy przygotować odpowiednie założenia. No właśnie, o tym obiegu zamkniętym. Było nas 4 samorządowców. Gospodarka o obiegu zamkniętym. Chodziło między innymi tutaj o odpady, prawda? No nie tylko. Szerzej trzeba. Ale tak, ja słyszałem na przykład sprawy obieg zamknięty, chociażby żywienie, tak, żywność. Tak. Bardzo dużo żywności się marnuje. Mięso, tak. Mięso jakieś polowania i tak Oczywiście. Dalej. I słyszałem, że to właśnie Niemcy, tu są, po prostu to zawładnęli tą sprawą. Tak. I Polacy są tylko, dają... No dają czysty surowiec nieprzetworzony, tak, i właśnie, nieudoskonalony. A oni później przysyłają... Oczywiście, już wykonany przez markety. Bardzo, bardzo drogi. No. Oczywiście. I dlatego samorządy, rządzić się samemu. I to staramy się, ojcze dyrektorzy, czynić. Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, tak, ile ziemi, nie sprzedawać. Tak jest. I to staramy się przekazać studentom, że. Ale wiecie Państwo, trzeba też od dzieci zaczynać. Tak. Prawda? No, uważam, że bardzo istotne, ojcze dyrektorze, od nas z Podlasia jest minister rolnictwa, który wprowadził tę ustawę. W ostatnią niedzielę mieliśmy program. Niełatwo. On ma też niełatwo. No ma niełatwo. Strasznie. Trudną sytuację, ale on jest bardzo uczciwy, naprawdę. Ci niszczyciele. Dzisiaj mamy 4 dzień. Dzisiaj 4 czerwiec, prawda? Tak.
no, pamiętamy. Dwie rocznice, prawda? Tak. Pierwszy jakoś... Rocznica samorządu. Jakoś w części wolne wybory. Co to tak. za głupie gadanie? W części wolne. Czy w części prawda? W części urodziła. Dwie trzecie. Albo, czy jak nie może? Da się tak. Albo mówią, że półprawda. Półprawda to całe kłamstwo. W części wolne, czyli niewolne. No, tak opowiadanie. Jest. To jest pierwsze, 89 rok i później 91, tak? Tak. Chyba 92. Obalenie rządu Jana Olszewskiego, Nocna zmiana. Warto popatrzeć, proszę Państwa, nawet w internecie. Dobry film. Kto brał udział w tym... W tym, tak, w internecie. Kto brał udział? O, wziąć chociażby Nocna zmiana, film, oglądnąć sobie to koniecznie i skojarzyć, popatrzeć. Kto tam był? I kto teraz świętuje. Tak jest. I co świętują? Po prostu oderwanie od... Oczywiście, no, zatrzymanie tego całego procesu ujawniania prawdy. I nieuczciwości. I ci wszyscy w Nocnej zmianie odsunęli ten rząd Jana Olszewskiego. Czyli samorząd. Co pan na to? To jest też politologia. Tak? To jest politologia. Wejść w samorządy. Ojcze dyrektorze, gdyby 24 lata temu, właśnie w 92 roku ten proces nastąpił, to nie bylibyśmy tyle lat spóźnieni. Nie byłoby stanu wojennego. Oczywiście. Nie byłoby wypędzenia miliona Polaków w świat. Jakie dramaty, jakie... No poza tym Polska została osłabiona. Ale drugi raz to wypędzili. Inaczej Polak, wiesz, sprytniej, niby za chlebem, tak, będziecie mieli paszporty do Anglii, do Irlandii, do gdzieś tam, do Niemiec. I Polska zasila innych, tak jest. Osłabia siebie. I to jest prawda. Ile przecież jest historii o tym, jak po prostu są cenieni polscy fachowcy za granicą. Oczywiście. Zamiast po prostu być za granicą i te pieniądze dostawać, przecież mogliby oni uzdrawiać polską gospodarkę. Dlatego kochani, zaczynać od swojego firtla, za przeproszeniem. To jest może nie polskie słowo, to inaczej. Od swojego podwórka. Swojego podwórka, od na samym swojej dole. Ulicy, swojego tak. bloku. Tak. Spotkać się. Może z kimś będzie mi po drodze, prawda? Może nie wszyscy, ale powoli. Zrobić chociażby jakiś koncert. Zrobić coś dobrego. No, wiele inicjatyw takich samych oddolnych. Które tak robicie, prawda? Oczywiście, to jest podstawa działania samorządu i to jest, uważam, że rzecz bardzo dobra. No nie możemy na nikogo czekać, bo nikt nam niczego nie przyniesie. Ja słyszałem, że nawet kasy jakieś mają w niektórych samorządach, takie jakby no, mini banki. Tak. Nawet takie rzeczy. No wszystko zresztą, prawda? Wszystko, można tak. bardzo dużo tak. zrobić, prawda? Samorząd to my, wszyscy, nasze społeczeństwo, które jest na naszym terenie, naszej małej ojczyźnie. Zgodzi się Państwo, że wszyscy muszą być odpowiedzialni. Wszyscy, tak. Czym większa świadomość. Teraz na przykład widzę samorząd, szkoda, że nie ma tyle czasu, żeby porozmawiać z panią profesor Elżbietą Starosławską z Lublina. Organizowała piękne centrum onkologiczne ziemi lubelskiej. Przyszła partia taka, mówią, że to jest chłopska, do władzy doszli. Ja nie wiem, jak oni w ogóle doszli w samorządach do władzy, że tak ich wybrali tyloma głosami. Czy wygląda na to, że to było oszustwo, że to jest wiele tych, żeby też... To bardzo duży procent głosów jest nieważny. Oszukane tak. wybory, tak. tak. Podobno nawet miliony głosów były nieważne. No, procentowo nawet 25% tak. były. Tak. No to teraz niszczą to. Po prostu skok jest na kasę. Jak wyciągnąć z tego pieniądz? Jak to zorganizować? I robią wszystko, żeby tą osobę, która to robiła, odesłać. Specjalistów zwalniają, gdzieś tego. No jest to niszczenie czegoś. Instytutu, który centrum dla chorych na raka, a rak jest teraz już, to już jest plaga w tej chwili w Polsce. Tak. Mhm. Zamiast leczyć całościowo, to ja dziwię się, że taki Lublin, są posłowie PiS-u. A co robicie tam w tym? Senatorzy, co robicie, żeby to uleczyć? No? Trzeba się pochylić nad ludźmi, że samorząd, jest tam wojewoda.
też. Nie, ja mówię, na pewno. Nie wiem, no pokażcie Polsce, co robicie. Lublin, przecież kult tam jest. No, ale to jest też samorząd, prawda? I samorząd to rozkłada. Stopniowo. Ci samorządowcy, bo jest marszałek, bo są inni. Zarząd województwa, tak, sejmik. Tak, sejmik i to. Zauważyli prawdopodobnie, że im się grunt pod nogami ucieka z pewnych przyczyn. Nie, to jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze. Zawsze o pieniądze. I takie niskie patrzenie na koniec nosa, tak. Co? Czyli jest to potrzebne. Co? Bardzo. Musimy niestety skończyć, tak żeśmy zaczęli niemal jak rozmowy niedokończone. Miejmy nadzieję, że dokończymy. Możemy zacząć od wójta czy od pana? Tak, od wójta. No, ja chciałbym pozdrowić koniecznie proboszcza naszej parafii Sokoły, księdza kanonika Czesława Małża, wikariusze, księdza seniora Franciszka Grabowicza, wszystkich mieszkańców parafii gminy Sokoły. Szczęść Boże. Ale rodzinę też może. I rodzinę, moje córki, żona. A ile pan ma dzieci? Dwie córki. Dwie córki. A one już mają dzieci? Nie, jedna jest już pracuje, a druga jest studentką medycyny. Proszę, tak. Pięknie. No piąty rok. Pięknie. Ja również chciałabym pozdrowić, nie będę już powtarzała, że wszystkich oczywiście mieszkańców, wszystkich znajomych, współpracowników, rodzinę teściową, męża, wnuczki, mam czworo wnuków, tak, mam czworo wnuków, mam czworo wnuków, dwoje mieszka razem ze mną, mieszkamy w rodzinie czteropokoleniowej, więc mamy... Ale można się dużo uczyć. Można się wzajemnie od siebie uczyć, mam wspaniałe wnuki. Właśnie wnuk Bartuś był do pierwszej komunii przystępował, wnuczka za rok, Ania, które bardzo kocham, po prostu są uwielbione wnuczki, dwoje jeszcze też mam, już jeden starszy, druga malutka, jeszcze 9 miesięcy. Dziękujemy serdecznie. Ja chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, bliższą i dalszą. I przede wszystkim księdza proboszcza, że mnie na dobrą drogę poprowadził. Ksiądz proboszcz też pokazał. Pan był ministrantem może? Lektorem, ministrantem i ceremoniarzem. Pięknie. A to w uczelni prosimy, do naszej świątyni. To było pięknie, żebyś tak piękną liturgię robili, tak marzę. Żebyś taką piękną, nie? No i podczas do zrobienia. Ale konsekracji Mieszko pierwszy. A Mieszko pierwszy. Nie wiem, czy mają pod ręką zdjęcie, to byśmy chętnie zobaczyli, ale to tak Mieszka. Może być Mieszka. Trudno. Tak. Mieszko pierwszy i dobrawa. I te włosy faktycznie tak. były. A później pan, ale później pan jeszcze nagrywał. A tak, nagrywaliście jeszcze to, całą procesję dziejów. Nocy. Niemal całą noc. No, do drugiej nad ranem. Bo a pan Witek i Karol pracowali i inni do 7 rano jeszcze. O, ja myślałem, że ja miałem źle. Nie widzę, piękna nie mamy, uroczystość, nie ojcze dyrektorze. Piękne świętynie, prawda? W kościół. Wieczorem, jak cudownie ta korona wygląda. Pięknie, pięknie. Z uczelni Starotoruń. Tak. Ale to nie skończyliśmy. My mamy plany dalsze i liczymy. Ten kościół chcemy dalej budować. Dalej jeszcze mamy dużo tam do zrobienia. Ślicznie. Jeszcze 11 stacji. Wysypisko. 11 stacji drogi Maryjnej. Tam jak jeździliśmy, to było wysypisko śmieci. No, może by niektórzy chcieli, żeby tam były śmieci dalej. Tak. Ale śmieci już nie ma. Ale pięknie jest. Pięknie. Jest cudownie. I dziękujemy za to, proszę Państwa, naprawdę za to. I dalej prosimy o pomoc, bo mamy jeszcze dużo do zrobienia. Bardzo dużo. Mówcie jedni drugim. To była konsekracja, ale to jest pewien etap. Musimy to skończyć. Rok czasu, gdzie będzie to trwało. No, widzę karyliony, widzę, pokazują. Te karyliony wydzwaniają różne melodie, prawda? Mm-hmm. Może później pokażą nam pana, jak Mieszka pierwszego. Zresztą można to też w internecie zobaczyć. Owszem, prawda? Można. Całą. No, ale poza tym wydamy taki malutki, mały albumik, może w tym tygodniu będzie wydrukowany. Mamy pamiątkę konsekracji, melodie, znaczy różne śpiewy, które są były wykonane w trakcie, tak, no, o tutaj mi dali coś takiego, taka będzie taka widokówka będzie taka, no ale to jest czas, to trzeba czasu, dziękuję Fundacji Lux Veritatis, nasza przyszłość, to co, dziękuję serdecznie, bardzo. Idziemy dalej i dalej działamy, samorządy, proszę Państwa, no i tu politologia, trzeba na politologię, zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, również nie tylko doktorzy, ale i praktycy. Tak. To można uczą. No, co możemy? Możemy, przekazujemy.
swoją wiedzę, bardzo. Swoje doświadczenie. Dziękuję nie tylko teorię, ale i praktycznie. Dziękujemy tak. Najmocniej. Dziękujemy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Wszystkich. Alleluja i do przodu. Tak jest. Pod prąd. Właśnie, bo z prądem to płyną ryby. Różne. Nieżywe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Radio Maryja życzę, aby odważnie głosiła Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności. Równocześnie dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Niech ta wielka i odpowiedzialna praca ewangelizacyjna będzie zawsze realizowana w duchu kościelnej wspólnoty, w jedności z Episkopatem Polskim. Tylko jedność działania ubogaca i przynosi owoce, a postawione zadanie jest wówczas właściwie urzeczywistniane. Na tej drodze niech wam towarzyszy swą opieką Matka Chrystusa, Królowa Polski, Pani Jasnogórska i Matka nas wszystkich. Świetnie. Proszę Państwa, i druga część oczywiście też z uczelnią związana, bo proszę Państwa, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, daleko w przyszłość kształtuje młodzież, dzieci. Od tego zależy, co będzie. Od tego zależy. Na przykład usłyszałem niedawno, że aż wierzyć mi się nie chce, że nie wiem, czy we wszystkich szkołach, ale w szkołach na Ukrainie wraca się do kultu Bandery. Proszę Państwa, za parę lat, co ci ludzie będą myśleli? Tak samo tu. Jakie treści przekazujemy, kto uczy, jakie szkoły, dlatego trzeba zwracać na to uwagę od początku. Kto wasze dzieci w przedszkolu kształtuje, w szkole podstawowej, w szkole średniej. Szkoły, dobre szkoły i nie tylko, żeby tam była wiedza, ale i formacja. Właściwie kształtować charaktery. Proszę Państwa, i dlatego ciąg dalszy z naszą uczelnią. Tu mamy takich dorodnych. Kiedy widzę tego młodego człowieka, nieraz idzie z dziewczyną, trzymają za rękę. Tak nie chcę puścić, mówię. Uśmiecham się, Panie Macieju, prawda? Ale może zacznijmy od Pani doktor Imelda. Pani doktor Imelda Chłodna-Błach, prawda? Tak. No, ładne nazwisko, ciekawe. Pani jest na KUL-u, na filozofii i retoryce, prawda? Pani tam wykłada, ale i wiem, że pani jeszcze z księcem była chyba uczniem, studentem ojca Krąbca. Tak, jeszcze uczestniczyłam w wykładach ojca Krąbca ostatnich. Tak, w ostatnich wykładach, no właśnie. No, ale i pani wykłada również na naszej uczelni, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Nieraz słyszę pani tłumaczenia. Też. Pani tłumaczy z angielskiego chyba, prawda? Tak, bardzo. Na kongresach międzynarodowych. Na kongresach międzynarodowych u nas, tak. Ale przy okazji pozdrawiamy wszystkich na KUL-u. Tak. Ksiądz Maryniarczyk. Dużą grupę z Lublina, tak. Z Lublina, naprawdę na filozofii. I życzę, żeby wielu ludzi młodych chciało iść na filozofię. Ważne są inne kierunki, ale uczenie myślenia, rozumienia świata, to jest właśnie filozofia, to otwiera drogę, to tak, no, do mądrości. Proszę Państwa,
I tutaj będzie o 15 też międzynarodowych, 15 międzynarodowy sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu pod tytułem Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji. To było w maju, 17 maja na Kulu i pani to współorganizowała, prawda? Tak, czy organizowała, nie wiem. Organizujemy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Tak. Dziękujemy. I jest pani Marta jaka? Maciejewska. Na jakich studiach? Politologia. Na którym roku? Na drugim. Aha. I pani brała udział w tym sympozjum pierwszy raz? Tak, po raz pierwszy. Pierwszy raz w takim sympozjum na Kulu? Na Kulu po raz pierwszy. Po raz pierwszy. I pan Maciej? Pawłowski. Również drugi rok politologii, tak samo jeszcze jak przed licencjatem. Jeszcze przed. Ale czy na licencjacie skończycie? Nie. Myślę, że nie. Trzeba iść dalej, słuchajcie, iść dalej. A nawet później doktorat robić. Ale nie tylko książki, praktycznie być. Ja myślę, że ambicje w nas są, także na pewno nie zabraknie. Dlatego tak, koniecznie. Pan Bóg dał talenty rozwijać i charaktery rozwijać dobre. I taki Pan Bóg i Polska. Pani doktor, no właśnie to sympozjum. Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że sympozjum kontynuuje swoją działalność, że tak powiem, już 15 lat, bo to już 15 sympozjum, więc rozpoczął pan profesor Piotr Jaruszyński, tak, może? Tak. I on dalej? I dalej, oczywiście, tak, jest odpowiedzialny za program, czyli to są specjalnie dobrani ludzie, którzy każdy temat bardzo co roku aktualny, staramy się, żeby ten temat był bardzo aktualny i pan profesor Jaruszyński właśnie opracowuje program, tak, żeby ten temat globalne migracje, tożsamość Zachodu, a globalne migracje. Tak, no I co? Z różnych punktów widzenia, czyli mieliśmy na tym sympozjum i historyków, i filozofów, i teologów różnych, także był pokazany ten problem z wielu różnych perspektyw. No i oczywiście jak co roku zaprosiliśmy gości z zagranicy, żeby mieć również spojrzenie ludzi z zewnątrz. W tym roku było aż 5 Amerykanów, którzy mówili również na temat tożsamości Zachodu, migracji. Jeden z wykładów dotyczył na przykład Donalda Trumpa, opowiadał właśnie o tej postaci. Jeden z wykładów właśnie był na temat Jana Pawła II i jego koncepcji Europy. Także z bardzo... tych Amerykanów, prawda? Tak. Także bardzo ciekawe, wieloaspektowe rozważania i cieszymy się właśnie, że co roku przyjeżdżają na sympozjum studenci z Torunia. Szkoda, że warto byłoby na przyszłość może jakieś takie połączenie, żebyśmy mogli tu słyszeć też to. Tak, oczywiście. Chociaż sympozjum było transmitowane na żywo w internecie, także można było i można, zobaczyć. Czy można te wykłady gdzieś odsłuchać? Tak. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki tożsamość Zachodu KUL i wtedy wyskoczy ta nasza strona, gdzie jest wizja. Można zobaczyć film z całego tego sympozjum, to trwa bardzo długo. Wszystko małymi literami, tak, prawda? Tożsamość Zachodu, tak. Kul razem, tak? Mm-hmm. Tak. I można odsłuchać to. Tak, wszystkie wykłady są w internecie, można odsłuchać. Właściwie teraz dzięki internetowi możemy bardzo dużo dobrego się dowiedzieć. Tak, dokładnie, tylko ponieważ trzeba... w sympozjum bierze udział garstka osób, prawda, tyle ile pomieści sala, aula, a w internecie rozważania te wykłady zostają już na zawsze, więc zawsze można do nich wracać i przekłada się to na setki tysięcy słuchaczy czasami. Właśnie, to jest niezwykle. A co państwo na to? Dla mnie to była druga taka konferencja w Lublinie, ponieważ w zeszłym roku też się pojawiłem. Też międzynarodowa? Tam dotyczyła kształtowania elit, z tego co pamiętam. Ale właśnie ten temat był bardziej aktualny w sumie i byłem naprawdę zadowolony, nawet z taką chęcią, właśnie jeszcze raz w internecie odsłuchać to wszystko ponownie, ponieważ faktycznie te wykłady trafiały, w tym sensie, że jako właśnie osoba studiująca politologię, faktycznie czułem, że to jest to, o czym się teraz rozmawia, o czym się mówi. Jeżeli pan mówi, o rozmawia się mówi, ale to było tak samo jak w mediach tego mętnego nurtu na przykład? Nie, ponieważ my przede wszystkim zajęliśmy się tutaj analizą tego problemu, zdefiniowaniem pewnych pojęć, ustaliliśmy też spojrzenie Kościoła i to, jak Kościół powinien się zachowywać w takich sytuacjach. O tym też mówił zresztą ojciec rektor. I naprawdę właśnie ten jego wykład mi się podobał, bo stwierdziłem, że... Rektor naszej uczelni, tak, prawda? Rektor naszej uczelni. A dzisiaj też na Kulu jest jakieś sympozjum.
też mm-hmm. i ojciec rektor pojechał i też takie duże mm-hmm. sympozjum. Mm-hmm. Tak? I po prostu jeżeli, bądźmy szczerzy, ja na przykład jako student też wszystkiego nie wiem, prawda? I takie sympozja, konferencje, ale to jest naprawdę świetna osoba. Wszystko wie. Pan Bóg, który wszystko wie. Faktycznie kształcić się można jak najbardziej przy takich okazjach. Tu trzeba cały czas się kształcić. Wszyscy się kształcimy, prawda? No, mm-hmm. tak to pani też pierwszy raz pani na takim... Ja po raz pierwszy, tak, ale to było naprawdę niesamowite doświadczenie i bardzo poszerza horyzonty, to na pewno. I też było spojrzenie na tożsamość Europy, prawda, na korzenie cywilizacji. Proszę Państwa, ja pamiętam, powiem Wam, jak zacząłem po święceniach kapłańskich, pracowałem w Toruniu i mówię, nie, to jest za małe spojrzenie. Muszę, poprosiłem przełożonych, żeby pozwolili dojeżdżać na UKSW, wtedy ATK, Akademia Teologii Katolickiej. Wiecie dlaczego? Żebym przynajmniej spotkał innych ludzi i mądrzejszych. Mm-hmm. Żebym się dowiedział jeszcze bardziej, że nic nie wiem. Mm-hmm. Żebym się dowiadywał od kogoś. To jest tak bardzo ważne, żeby szukać właściwych ludzi, mistrzów. Chociażby nie ma, no, chociażby spotkać go, porozmawiać. No. I to jest właśnie bardzo ważne. Szukać mistrzów, a jeszcze dłużej przebywać, to jest dopiero formowanie się, mm-hmm. prawda? Tak jak pani powiedziała, że miałam jeszcze w końcówce ojca Krąbca. Tak. To był mistrz. To były niezapomniane wykłady. To był mistrz, prawda? Rzadko się spotyka takich ludzi z językiem prostym mówił o bardzo skomplikowanych tak, sprawach. Dokładnie. Tak. I mówił odważnie też. To on nie szedł na, nie kłaniał się okolicznościom, mhm, prawda? Tak. Więc widział, miał wizję Pan Bóg, Kościół, Polska. On potrafił się, jak trzeba było przeciwstawiać się różnym ludziom, powiedziałbym ważnym, mm-hmm. od których wiele zależało, nie, mówię, to była prawda. Tak, ale tak. To wszystko dzięki wykształceniu, jakie odebrał. Prawda? Ale wie pani doktor, ja bym powiedział nie tylko wykształcenie, ale charakter. Tak, tak, te dwie rzeczy muszą iść charakter. W parze ze sobą. Służenie prawdzie, a nie przypodobanie się okolicznym. To jest bardzo niebezpieczne w tej chwili też. Zresztą zawsze, zawsze. Jednostki były wiodące. Mm-hmm. To nie tłumy, prawda? Nie wiem, czy się zgodzicie z historii, prawda? Jednostki. I dlatego trzeba być, wiem, kim chcę być. I... Tak. Tak, my też jeszcze zaznaczę, że właśnie w ramach tego sympozjum zawsze chcemy, mamy taki cel, żeby została jakaś przewodnia myśl po tym sympozjum. No i teraz w związku z tym, że to ta tożsamość Zachodu w ramach rozważań właśnie wyszło nam, w wielu wykładach ten wątek się przewijał, czym jest tożsamość tak naprawdę, czyli w ramach tego kulturowego świata, wielokulturowego, najważniejsze jest, żeby nie zatracić tej swojej tożsamości. Jeżeli będzie się znało tę swoją tożsamość, to dopiero można być otwartym na inne kultury. Tak. I to było to główne przesłanie właśnie naszego kongresu. Zachować swoją tożsamość, tak. A nie to multikulti. Tak, to, oczywiście. Co się dzieje w tej chwili, to jest z tymi tak zwanymi imigrantami, to przecież to gołym okiem widać, że tu jest jakaś polityka, mm-hmm. ktoś coś miesza, tak, prawda? Oczywiście. To jest walka z cywilizacją. Dla mnie to jest cywilizacją chrześcijańską, więcej z Kościołem katolickim, mm-hmm. bo Kościół katolicki mm-hmm. jest najmocniejszy. Dokładnie. I to bardzo wyraźnie. I uderzenie w Polskę. Mm-hmm. Nie wiem, czy Państwo zgodzicie się, ale to, że ten rząd, pani Beaty Szydło jest i taka postawa pani premier i prezydenta mm-hmm. i tego, że tak, to jest cud. Gdyby tamten układ był, to byśmy już tu mieli jeszcze, już widzimy, ile zła narobili, ale to. My nie jesteśmy przeciwko ludziom jakimkolwiek, ale wszystko ma być w porządku jakimś. Również miłość bliźniego, pomoc. Jest tak zwane ordo caritatis, już święty Tomasz to mówił, prawda? Czyli porządek w miłości. Nie można mieszać miłości. Pan się uśmiechnął, pan wie, prawda? Wy wiecie, te pierwsze zakochanie i tak dalej. No. No to przecież nie zakochujesz człowieku we wszystkich teraz. Oczywiście, że tylko, nie. Prawda? I jest inna miłość do matki, do ojca, do rodziców, inna miłość do kogoś, inna miłość do w sąsiedztwie, prawda? Co to jest miłość? Pomoc wszystkim, ale... No, i tutaj, także dziękujemy Panu Bogu, chcą stworzyć multikulti. Tak. Multikulti, tak.
i wmawiają nam, dlatego tak bardzo ważne są też media. My tu mamy różne pisma, kochanie, czytać i przekazywać dalej. Szukajcie, my w Radio Maria mówimy dużo. Tu mam na przykład w naszej rodzinie, teraz jest z filmem Krystiada. Wziąć ten film, oglądnąć. I dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość. Fundacja Nasza Przyszłość dużo robi. Mamy dla dzieci pismo o siostry Loretanki. Co miesiąc pismo. Pan uśmiecha się. Pan czytał to? Krystiadę oglądałem. Krystiady. Tak. A pani czytała jako dziecko jakieś pisma? Anioła Stróża, owszem. Anioła Stróża już? Tak. A teraz już nie? Teraz już nie. Nie. Ale był dobry czy nie? Był dobry, tak. I kto? Rodzice zaprenumerowali pewno. Tak. No widzicie, i też z płytą jest. Kochani, nie lekceważyć tego. Książki dla dzieci. Kocham Polskę. Taka seria jest. No piękna seria. Dużo byłoby mówić, ale mamy kogoś już na antenie, na linii. O, nasz dziennik codziennie. A dzisiaj oglądam, patrzę, pismo leży u nas nawet w klasztorze, w sali wspólnej, bo mamy taką salę i tam mamy pisma. Patrzę, no niemieckie pismo. No rozumiem, że trzeba może je przeczytać, dowiedzieć się. Ale co pisze? O patriotach pisze faszyści. No, nacjonalni. Tak, także, kochani, takich pism w Polsce jest, większość jest niemiecka, w rękach niemieckich. No to przecież zbudujmy przyjaźń z Niemcami też, ale nie oddajmy Polski swojego myślenia, swojej głowy, sączenia tego, jakie media są. Dlaczego to mówię? Bo działajmy jeszcze dalej. I mamy na antenie, i to jest też działanie, i to jest z lubelskiego mamy, panią na antenie, w tej chwili na połączenie, pani Zuzanna Czuchryta, tak? Tak. Bardzo pani dziękuję, że pani się, no, że pani zechce rozmawiać z nami chwilę. Pani Zuzanno, to jest koło przyjaciół Radio Maria, tak? W Kurowie, tak. Kurów. Uchwalony Jezus Chrystus. Witam ojca Tadeusza i wszystkich ojców Radia Maria oraz wszystkich pracowników. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Witamy Kurów. Kurów, jak daleko jest od Lublina? 30 kilometrów w kierunku na Puławy. Proszę. Ale w Puławach też są bardzo tak, bardzo, bardzo, no powiedziałbym, życzliwi Radio Maria. Wtedy, gdy było embargo na... Bo raz po raz to jest takie embargo, nie oszukujmy się, z jakiejś racji w różnych stronach Polski, nawet w Kościele to jest tak, no mają jakieś racje. Ja pamiętam jak oazy były, to kto bronił księdza Blachnickiego? Najbardziej kardynał Wojtyła. Księdza Blachnickiego. Także trzeba widzieć, nie gorszyć się, nie dziwić i dobro robić i przekonywać do dobra przez swoją postawę. I dziękujemy, że pani jest i wasze koło. I co słychać? Pozdrawiam księdza proboszcza Cieszkę. Dobrze mówię? Dobrze, dobrze. Wiesław Cieszko. Tak. I wszystkich księży. Tam jest więcej księży? Tam jest jeszcze ksiądz wikariusz i jest jeszcze ksiądz kanonik. Przepraszam bardzo. No tak można się zaciąć. Edward Kozakiewicz, który jest na emeryturze. Pięknie. Proszę mnie, no i co? Czy organizujecie już pielgrzymkę na Jasną Górę? Tak, już organizujemy. Bo teraz jest na Jasną Górę druga niedziela lipca. Tak, na 10 lipca. 9-10. Tak, wie pani, kto będzie przewodniczył w sobotę, czy jeszcze nie? Ksiądz biskup Ignacy Des w sobotę o 18 zaczynamy, a w niedzielę o 11 uroczysta msza święta. Oczywiście zaczynamy godzinkami o 8 rano i później koncerty. Tak. Będą piękne rzeczy. W każdym razie będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Będzie przewodniczył i homilię wygłosi. Także tak to wygląda. Zapraszamy bardzo mocno. Mamy o co się modlić. Tak. Ojcze Tadeuszu, zawsze jeździmy na te pielgrzymki w lipcu i zawsze jeździmy do Torunia w grudniu. Pięknie. Pierwszą niedzielę. A oglądała pani tą konsekrację? Tak, oglądałam cały dzień. No pięknie. Zaczęło się do późna w nocy, bardzo nam się podobało, a ponieważ dużo ludzi u nas jest w starszym wieku i po prostu baliśmy się pojechać, że to będzie za bardzo ciasto.
Ale w telewizji ślicznie to wszystko było. Pięknie. To dzięki naszej telewizji, dzięki tym młodym ludziom, którzy też stoją teraz za kamerami i realizują program. Ale pani pamięta, i tu państwo, że było nic, nie było nic. Tak. Nawet jak w tym studiu jesteśmy, ten teren odebrali nam komuniści redemptorystom w 1961 roku. I później oddali kawałek, jeszcze wszystkiego tu nie oddali. Nie wiem, czy dalej komuniści rządzą, czy jak. W każdym razie dalej jeszcze nie oddali i tam są jakieś warsztaty i tak dalej. Byśmy tu dużo dobrego zrobili, ale no tak, no niestety. W każdym razie, ale i tu wybudowaliśmy studio dzięki ludziom. Dzięki, szukamy środków. I dziękujemy za pomoc w dalszym ciągu i bardzo prosimy. Staramy się jakoś. Wie pani co, muszę powiedzieć to tak, żeby wszyscy usłyszeli. Popatrzyłem na ofiary, na telewizję Trwam w maju. No to było tyle, że nie damy rady zapłacić wszystkiego, wszystkich opłat z tych ofiar z telewizji Trwam. Może dlatego, że Kościół budujemy i ci ludzie na Kościół dają, ale jedno i drugie. Dlatego szukajmy też pomocników wszędzie. Firmy różne są porządne. Można dać ileś procent z tego 1% oddajemy. Ale nie, ale wie pani co, są tak, na przykład państwowe firmy mogą oddać nawet 10%, nie pamiętam jak to się nazywa, z czego tam, a firmy prywatne 6% na dobre cele. Na różne cele dobre. No ale i to w ciągu roku. Nasza miejscowość jest mała i po prostu firm takich bardzo nie ma. No pewno. Ale dziękujemy. Już działacie 16 lat. Tak. 16 maja 2001 roku było założone koło przez panią Marię Lewandowską z Lublina. Ona już jest w spoczynku. No i tak się utrzymujemy do dzisiejszego dnia. Tak, bardzo. Kogo pani pozdrawia, bo już musimy kończyć? No pozdrawiam naszego księdza Wiesława Cieszko i młodego księdza Jakuba i księdza Edwarda, no i wszystkich przyjaciół Radia Maryja, koła przyjaciół Radia Maryja. Tak, dziękuję serdecznie, kochana pani Zuzanno, i pozdrawiamy wszystkich przyjaciół wszędzie. Dziękuję. I w Kurowie, ale wszędzie, i w Lublinie. No i wszędzie, wszystkich. I duchownych, i świeckich, i siostry zakonne, i takich młodych ludzi. A wy kogo pozdrawiacie? Bo już musimy kończyć. Pani doktor? Ja pozdrawiam rodzinę, męża, siostry, babcię również i studentów. Ale pozdrawiamy siostrę też bardzo serdecznie, siostra, która Pamelę wykłada aktorstwo również u nas. Tak, wykłada. Agnieszka? Pamela. Pamela rzeczywiście, tak. Bo może. Tak. Serdecznie pozdrawiam i studentów, którzy dzisiaj zdawali egzaminy u mnie i będą się bronić niedługo, za 2 tygodnie. Tak. A pani, przepraszam, od pani. Ja również pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich znajomych ze Świdnicy, mojej rodzinnej. Świdnica? Tak, Świdnica. Ksiądz biskup Ignacy Des, tak. Piękne tereny, dziewczyno, piękna katedra. Tak. Samej Świdnicy? Tak, samej Świdnicy. Pozdrawiamy serdecznie. I pan Maciej? Ja z kolei serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę oraz mieszkańców Trzcianki, czyli mojej rodzinnej miejscowości. Bardzo blisko Poznania. Tak. Bardzo pozdrawiamy serdecznie, tak. Proszę państwa, wszystkich pozdrawiamy. No i apostolat, kochani, a teraz świątynia. Prosimy o współbudowanie dalej i modlitwę. Tak. Wiele, wiele różnych spraw, no. Nie zdążymy teraz, ale słuchajcie Radia Maryja. Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz na pielgrzymkę, to jest pierwsza nasza sprawa w lipcu. Szczęść Boże!